Witam bardzo serdecznie z tej strony, VS dla bandy Świstaka, ze mną jest dzisiaj, kto jest? Przedstaw się widzom. Adrian Ciostrzec, witam was. Witamy bardzo serdecznie. Cześć Adrian, słuchaj, cześć, jest taka sprawa. Cię. Pierwsze pytanie, jak jesteś przygotowany na swojego przeciwnika? Uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem w tym okresie, a jak jestem przygotowany, zobaczycie w walce. Czy było jakieś melanżowanko, czy wkręcamy młodzież w sport i było kompletnie na czysto, fighting? To znaczy, wiesz co, nie można na pewno, jeżeli na przykład ja byłem, uważam, od alkoholu uzależniony, pewnie dalej jestem, bo potrafiłem pić stary non-stop przez rok czasu praktycznie i nie da się odstawić od razu, wiesz co chodzi, ale jakby schodziłem po troszeczkę, no i doszło do etapu, w którym już na przykład potrafiłem 2 tygodnie, wiesz, być bez alko, stary, więc jakby naprawdę ten okres przygotowań traktuję na poważnie i myślę, że wiecie, zajebiście, nie? Wiesz co, uważam, że jest dużo widzów, którzy mogą zahaczyć o podobny problem. Chciałbyś im coś przekazać? Uważam, że to może być dobra nauka, bo jesteś osobą, która może dać przykład. Czy powiem tak, ja... upadłem w tamtym roku na samotno, stary, straciłem jakby firmy, samochody za długi i tak dalej, podwinęła mi się noga, troszkę się wykończyłem, zacząłem klać, na przykład wiem, że gdybym, kurwa, już wcześniej wziął się za siebie, to dzisiaj może byłbym w innym miejscu, więc nie polecam, alkohol jest spoko, ale sport jest lepszy, myślę, że... Ćpamy sport! Dokładnie tak, słuchaj, twój przeciwnik, dużo tak naprawdę zadymek wokół tego, jak ty się zapatrujesz na, w ogóle czy ty czujesz presję związaną z tym, że tam jest, wiesz, wchodzisz do tego oktagonu, tam jest dużo ludzi dookoła, czy ty widzisz przed sobą tylko oktagon, w twojej wyobraźni jest tylko oktagon, czy ty czujesz presję związaną z tym tłumem, który jest tam dookoła jednak? To znaczy, wiesz co, moim marzeniem zawsze było wystąpić przed taką publicznością. Wiesz, stary, ja na przykład za młodych lat grałem w koszykówkę dość długo. Ciekawe. Później w kulturystyce startowałem. No teraz jestem zachlany, to wyglądam jak wyglądam, ale ja swojego czasu bardzo uważam, że... Znaczy swojego czasu, jeszcze rok, półtorej temu byłem w bardzo dobrej formie przedkulturystycznej jako zawodnik sportów sylwetkowych. Też przed jakąś publicznością się pokazywałem. Jakby uwielbiam to. Ja cieszę się, karmię się tą presją, narzucam na siebie tą presję, ale... wiem, że jestem w stanie udźwignąć i wyjść z ręką w górze. Słuchaj, Adrian, ja mam taką anegdotkę, którą często przytaczam. Jak rozmawiałem z jednym z zawodników KSW o jego początkach ze sztukami walki, on powiedział mi, że po prostu lubił się napierdalać. Jak u ciebie było z początkami sztuk walki? Było bardzo ciężko. Ja na przykład bujek nie unikałem, ale też do bujek nie byłem pierwszy. Jakby, kurczę, jeżeli możemy robić to w oktagonie, dlaczego nie? Wiesz co, ja nie jestem fanem bujek na ulicy, jeżeli na przykład ktoś chce się bić, no to jeżeli już sytuacja tego wymaga, to się bije, nie uciekam, nie chowam głowy w piasek, ale uważam, że jeżeli mam możliwość walki w oktagonie, kurwa, no zajebiście, stary, no tak, wiesz o co chodzi. Tak. Ale jak zaczęły się twoje treningi? Wiesz co, było bardzo ciężko. Przede wszystkim ciężko było też znaleźć mi odpowiednie osoby, które będą w stanie mi przygotować, bo znaleźć trenera, stary, który, wiesz, będzie on cię wywalone i tylko weźmie od ciebie hajs, nie jest problemem. Ale znaleźć kogoś, kto będzie cię wspierał, stary, wiesz, jestem osobą, która potrzebowała, stary, 20, jak dziecko, 24 na dobę, wiesz, wprowadzania w to opieki, stary. Trafiłem na zajebistego człowieka, Kamil Minda, mój trener, pozdrawiam, też trenuję w Akademii Sportu Wilanów, u trenera Mirka, trenuje właśnie mój trener, trener Kamil tak samo, rekord 7-2, słuchajcie, bardzo dobry, ciężki zawodnik, który, kurczę, słuchajcie, codziennie rano, jak się czuję, jak samopoczucie i tak dalej, codziennie wieczorem, stary, będzie jutro zajebisty trening, damy radę, będzie ekstra, w środku dnia, jak się czuję, telefony, stary, dbał o mnie i kurwa, ja wiem, że na przykład to jest człowiek, z którym będę swoją przygodę w świecie freaków kontynuował, aha, stary, jak najdłużej, traktuję go jako zajebistego trenera, ale też takiego, no on dzisiaj przyszedł tutaj, stary, wspierać mnie tak samo, stał za moimi plecami, kurwa, no... Energia. Naprawdę, wiesz co, każdemu życzę, żebym miał takiego człowieka blisko siebie, naprawdę, stary. Słuchaj, mały off-topic, słyszę Wilanów, mieszkasz na Wilanowie? Nie, ja mieszkam w ogóle na obrzeżach Warszawy, ale tam po prostu z moim trenerem gdzieś tam jeździłem, uczęszczałem na trening, gdzieś tam razem właśnie z Ferrari trenowali. Nie, wiesz co, mam małą anegdotę, jak poruszasz się po Wilanowie, jak ci się tam parkuje? Bo ja tam mieszkałem przez chwilę i to jest śmieszna przygoda zawsze. Całe szczęście nie muszę tam parkować, stary, i mogę parkować pod, kurwa, tym basenem z salą i tak dalej, wiesz o co chodzi, na tym parkingu, więc chill wagon. Cheese wagon. Słuchaj, mam takie pytanko. Był taki moment w twoim życiu, gdzie wzbiłeś się na pik popularności, zyskałeś hype. Co zmieniło się w twoim życiu i przede wszystkim, co zmieniło się w twoim życiu prywatnym? Bo wiadomo, pojawia się zazdrość, pojawiają się ludzie, którzy, wiesz, chcą ci podciąć skrzydła z czystej takiej złośliwości, bo oni nie mogą czegoś tam zrobić. Jak twoje życie się zmieniło w takim momencie? Stary, powiem ci tak. Ja na przykład otaczałem się dużym gronem osób wokół siebie. Byli to różni
ludzie, niekoniecznie związani w ogóle ze światem show biznesu. I wyobraźcie sobie sytuację, na przykład miałem małą wywrotkę na Alcomaster, która w tym momencie już dla mnie jest kurwa jakby wstałem. Po prostu wstałem po tym, tak? Więc po tej wywrotce, stary, wszyscy się ode mnie odwrócili, znajomi, zaczęli się śmiać, kurwa, dodawać na story te filmiki i tak dalej, jakby było naprawdę przejebane, wiesz, stary, ciężko, jak ludzie ci, wiesz, mówią, dla mnie słowo jest, kurwa, święte, jeżeli na przykład ktoś mówi, dobra, stary, jestem twój ziom, a się do ciebie, wiesz, nagle wypieram, no to jest dla mnie trochę takie nie na miejscu i tak naprawdę zostały, stary, dwie, trzy bliskie osoby przy mnie wtedy i te osoby, kurwa, są, stary, do dzisiaj, ja już wyjebane mam na resztę, nie szukam, kurwa, kolegów, koleżanek, idę swoją drogą, mam ludzi, którzy mnie wspierają, których kocham, kurwa, i idziemy razem po sukces. Ale zgodzisz się z tym, że show biznes pożera to prywatne życie? No tak. Tak jest. Słuchaj, wywrotka na Alcomasters, teraz się przyznam szczerze, to będzie dość nieresearchowe, ale rozumiem, że ty przegrałeś ten pojedynek. Słyszałem, czy wygrałeś pojedynek na Alcomasters? Ja nie walczyłem, stary, na Alcomaster, bo mnie zdyskwalifikowali. Z jakiego względu? Z tego względu, że miałem nieprzyjemną sytuację z Alanem Kwiecińskim. Okej, rozumiem. Nie, to mój błąd researchowy, ale po prostu nie interesowałem się. Nie, słuchaj, luz. Sprawa jest taka, też słyszałem pewne plotki na temat alkoholu. W stanie jakoś się wypowiedzieć, bo duża afera z tego tak naprawdę była, jak przeglądałem internet, to przez parę dni tam była ostra gównoburza. Wiesz co, stary, jakby nie oceniam tego, mam to daleko w dupie, ja wiem, że zachlałem się jak świnia. Czy ja się zachlałem normalnym alkoholem, czy nie, ja, stary, nie pamiętam z tamtego wieczoru nic. Pierwszy raz się doprowadziłem do takiego stanu, tak w miejscu publicznym. Więc albo to moja głupota, albo coś było nie tak. Nigdy coś... nie wiadomo. Nigdy oczywiście nie wiadomo. Jasne, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytanko, rozmawialiśmy o twoich przygotowaniach. Pewnie się czujesz stójka, partner, co zrobisz przeciwnikowi? Powiem ci tak, w ciągu, kurwa, 5-6 tygodni nie jesteś w stanie stać się nie wiadomo jakim fighterem i nie oczywiście. Jesteś w stanie nie wiadomo czego się nauczyć. Ja tam wchodzę się napierdalać, czy to będzie stójka, czy to będzie partner, stary. Ja uważam, że jeszcze nie jestem na tyle dobry ani w tym, ale mam charakter, mam jaja i jeżeli mnie nie, jeżeli kurwa nie zgasi mi światło, to nie jest w stanie kurwa nic więcej, nie jest w stanie mnie pokonać. Jedyna opcja, trafia na szczękę, ja gasnę, ale to już tak mówię, wiesz, kurwa, stary, wybiegam, nie wiadomo jak, nie ubije mnie, stary, ja jestem takim człowiekiem, zawsze wstaję, kurwa, zawsze. No właśnie, tak jak wspomniałeś o chorobie alkoholowej, skoro jesteś przykładem na to, że faktycznie da się jednak jakoś z tego wstać i jesteś tutaj z nami, przygotowujesz się do walki sportowej i ćwiczysz, zmieniłeś swoje życie tak naprawdę pod tym kątem. Słuchaj, ja mam takie pytanie, co gdybyś nie znalazł się w miejscu, w którym się znalazłeś dzisiaj, czyli w miejscu, gdzie uczestniczysz w gali sportowej, frikowej, uczestniczysz w gali sportowej? Co byłoby z postacią twoją? Stary, zgubiłem się trochę. Jeszcze raz. Czekaj, przytniemy. Inaczej to musisz sformułować. No, bo... Co stałoby się z twoją postacią, gdyby aktualnie nie wydarzyło się to, że mogłeś pójść w stronę sportu? Jak byś siebie widział? Jakie ty miałeś plany przed tym, jak to tak wybuchło, że mogłeś pójść w stronę jednak tego sportu? Stary, stoczyłbym się. Najwyraźniej w świecie bym się po prostu stoczył, nie? Serio, stary, ja to wiem. Ja wiem, jakie było moje życie. Ja, stary, naprawdę mega upadłem, nie? Ja teraz wstaję na nogi, kurwa, jestem tutaj po to, żeby pokazać wszystkim, że wszystko jest możliwe. Ludzie mojej historii nie znają. Ludzie wyzywają mnie od pozerów, od tego, od tamtego. Stary, jestem takim człowiekiem. Jak miałem etap, gdzie miałem, kurwa, w życiu drogie fury, stary, zapierdalałem i miałem wyjebane na wszystko. A miałem etap w życiu, stary, taki, gdzie jeździłem, kurwa, Uberem. No i co? I to jest życie, stary, nie? Wstajesz, idziesz dalej, gonisz za marzeniami z powrotem i to jest najważniejsze. Jakie to masz motto życiowe? Kurwa, przeżyć każdy kolejny dzień, stary, w tym momencie, naprawdę. Szczerze mówiąc, szczerze. To się z tobą mocno zgadza. Szczerze, naprawdę szczerze. Czekaj, do czego jeszcze chciałem pobrnąć? Miałem jeden wątek, który chciałem poruszyć. Wiesz co? Może nie będziemy tego przedłużać, ale ostatnie słowa do przeciwnika. Ostatnie, kurwa, już tyle mu powiedziałem, stary. Ani nic nie powiem. Nic nie powiesz? Nie, i tyle. Brak słów. Wchodzisz w oktagon i wchodzisz w przeciwnika. Dokładnie. Dobra, słuchaj, ja się z tobą żegnam. Życzę mi... A, jeszcze mam jedno pytanie. Dawaj. Jaki jest game plan? Nie ma. Nie, ale game plan na wtorek. Ten czy pogali? Pogali. Oj, pogali płynę, stary. Z tydzień mam pozwolenie, wiesz, mogę nie trzeźwić, a potem wracam do treningów, nie? No i dobra. Mamy dobry game plan, jesteśmy przygotowani do walki. Wchodzisz w oktagon, mówisz, że bez słów do przeciwnika, w takim razie idziemy niszczyć. Wielkie dzięki za rozmowę. Dowiecie się wszystkiego, zobaczcie to widowisko na Prime MMA. Wielkie dzięki za rozmowę, trzymaj się. Było Dziękuję miło. Dziękuję bardzo. Siemanko. Pozdro wszyscy. Miłego wieczoru.